Na razie w tej sali w Dżonkowie w najlepsze trwa trening tenisa, ale lada moment ta scenografia ulegnie kompletnej zmianie. Korty zamienią się w obiekt do pięcioboju. Tutaj zostaną dzisiaj wieczorem rozłożone plansze szermiercze, od jutra już zaczynamy turniej szermierczy. Zawodnicy również jutro będą mieli zawody w pływaniu, natomiast niedziela jest startem w tak zwanym kombajnie i obiekt ten będzie służył właśnie do pokonania trasy biegu i do strzelania. Wszystko w ramach pierwszych zawodów kontrolnych kadr PZPN w pięcioboju nowoczesnym. Na starcie stanie blisko 100 zawodników i zawodniczek z 8 krajów. Zielonogórski Klub Sportowy będzie gościł reprezentacje z Niemiec, Finlandii, Łotwy, Białorusi, Egiptu, Australii, Czech oraz Polski. Zawodników mężczyzn mamy w pełnym programie pięcioboju około 50, a kobiet w granicach 40. Do Dżonkowa dotarł już Egipcjanin Omar Well. Jak zdradza, sezon na pięciobój w Egipcie jeszcze się nie zaczął. Nasze szanse rosną. Polska z pewnością wygra te zawody. Pięciobój to trudna dyscyplina. Szanse mają tu oprócz Polaków jeszcze Niemcy i Czesi. Bohaterem tych zawodów może zostać magiczny akcent w postaci klaczy czarodziejki. Razem z nią przeszkody będzie pokonywać jeszcze 9 innych klubowych koni. My wśród zawodników też mamy czarne konie. Staśkiewicz, Nowacka, Maliszewska, Markowska, no, z takich mówmy i tam duża plejada młodszych zawodników, którzy no, dość ostro przypracowali sezon. Sportowy spektakl zapowiada się widowiskowo i ciepło, bo nawet zawody jeździeckie i bieg odbędą się pod dachem. Pięciobój jest z roku na rok modernizowany pod kątem właśnie widowiskowości i na pewno pięciobój dzisiaj, który się odbywa w ciągu jednego dnia, jest bardzo atrakcyjną i widowiskową konkurencją. Po drugie, wstęp wolny, więc weekend w Dżonkowie obowiązkowo wpisujemy do sportowego kalendarza.